Myślałeś, że w domu w kuchni nagrywamy? Jak w kuchni? No w kuchni, na stołówce. Jest okazja dzisiaj na stołówce. Jaka okazja znowu? Jak to jaka okazja? Wodę będziemy pić? Wodę. Nie widzisz co? A parówki masz na śniadanie? Też. Ale to nie dla nas. Ale kogo? To ty nie czytasz Facebooka, nic nie... Nie czytam, bo jestem w robocie. Kiedy mam czas czytać? Rano, przed pracą. Ponieważ i ty. Ważna notatka jest, taka duża, dużymi literami nawet, jak się powiększysz, zobaczysz. Światowy Dzień Kierownika. Dzisiaj? Tak, i parówkożerców. No tak. Dobre nawiązanie, powiedzisz. A ja słyszałem, że dzisiaj jest dzień przedszkolaka. A nie o kierowniku. My tutaj pracownicy jesteśmy, to dorośli jesteśmy. Przedszkolaki w domu jak się trafi, wiesz. No to też. Dawaj na radio, wołaj Pawła, może dziś jest tutaj. Dobra, twoje ryzyko. Wołaj go. Paweł kierownik, Paweł kierownik. Wołaj go jeszcze raz. Paweł kierownik, Paweł kierownik. Paweł, Paweł, gdzie ty jesteś? Odezwij się. Ważna sprawa. Nie ma kierunku. Jest bardzo ważna sprawa tutaj na stołówce. Musisz przyjść na koniecznie, na chwilę coś zobaczyć, bo my sami nie poradzimy tutaj. Kierownik, dawaj raz, dwa, dawaj. Może kran się ucieka. Może się zorientuje. Właśnie chodzi o to, że to jest w godzinach pracy trzeba załatwić, a to jest tutaj związane z pracą, no a nie z niczym innym. Dawaj, dawaj, pozwól na chwilę, zapraszamy. To co, trzeba życzenie mu złożyć? No to o to chodzi, no. Ale bez kwiatów? Parunkiem też? Kurczę, weź. No niech idzie cały. Ale by mi zemścił. Za co? Za parunki. Dzień kierownika, dzień parówkożercy. Wszystko się składa, to się nie leży. Bo te, może podgrzeje, wiesz? Słuchaj, gdyby on był zły, no. Gdyby był, wiesz, nie w porządku, to ja bym, chociaż wiem, to bym o tym nie wiedział. Ale że jeszcze idzie z nim jakoś tak się dogadać, no to trzeba uszanować. No, wiesz? Więc... Dobrego kierownika mamy, jakby nie było sobie. No. No dawaj go, no przyłaś, no co jest. Paweł, Paweł. O, jest. Idzie. Zapraszamy, chodź kierownik, ważna sprawa, dawaj, dawaj. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. I tak dalej. Wiesz o co chodzi? Nie. Jesteś kierownikiem? Właśnie. No to dzisiaj jest Światowy Dzień Kierownika. Masz, najlepszego u nas. No, najlepszego kierownika. Jakbyś był zły kierownik, to byś mi nie wiedział. Fajnie, u was jest taki dzień? Ale usiądź sobie. Czekaj, jest taki. Na prezent. Nie, faktycznie, 20 września Dzień Kierownika. O, zrób mi chodzi. No to poczekaj, bo ja to... No dobra, to wszystkim kierownikom ode mnie też wszystkiego najlepszego. Oczywiście wam życzę kierownikom wam życzę wszystkiego najlepszego i oczywiście lepszych pracowników niż ja mam, ale pamiętajcie, że wy możecie mieć kierownika gorszego. Nie, jest lepszego. No, nie gadajcie na kierownika swego, bo możecie mieć zawsze gorszego. Pozdrawiam was serdecznie. No jak ty mogłeś tak powiedzieć, że my jesteśmy najlepsi, tak? W związku z tym... Co? Zamiast kwiatów. Zamiast kwiatów zapraszamy do naszej górskiej. Tak, ale nie wszystkie. A co to się stało? O co chodzi? Jest drugi dzień. Jeszcze lepszy dzień dzisiaj, no. Dzień parówkożercy. No dobra, no panowie, na to czekamy. Bierzemy dobra. I łykamy. Bierz kierownik pierwszy. Bierz kierownik ten, no. Tyk. Smacznego. Tyk. Wszystkiego dobrego. Dobrego. No. I tak właśnie tutaj u nas się pracuje Piotr Stal. Kierownika szanujemy, tylko kierownik nas nie za bardzo szanuje. Ona ma jeszcze datę ważności? Skąd? 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 Co? Chciałem ci podrzeć. Dobra, najlepszego. Najlepszego.